Największym problemem, z jakim zmaga się chrześcijaństwo, to prawdziwa tożsamość człowieka. I to, czego potrzebujemy, to ponadczasowy, nieskończony punkt widzenia. Ludzkie stworzenie nie powie ci twojej prawdziwej tożsamości. Ja nie wytłumaczę ci twojej prawdziwej tożsamości. Musisz sam to odkryć, musisz wyjść poza omylnego i skończonego siebie i stamtąd zobaczyć siebie poprzez odwieczne oczy Boga. I gdy zobaczysz siebie poprzez odwieczne oczy Boga, który widział cię, zanim czas się zaczął. Czas jest tymczasową rzeczywistością. Jest stworzony przez Boga. Bo Bóg nie żyje w wieczności, ale wieczność żyje w Bogu. Bóg jest niezmienny, jest niezmiennym bytem. Nie ma potrzeb. Jest samowystarczalny, jest wszechmogącym Bogiem. Nie zastanawia się nad zagadnieniem czasu. Mieszka w przestrzeni wieczności. Albo wieczność mieszka w Jego przestrzeni. I przed tym, zanim powstał czas, zanim ty kiedykolwiek zgrzeszyłeś, zanim zawiodłeś lub zrobiłeś cokolwiek nie tak, On wybrał cię w miłości, byś był nienaganny przed Jego obliczem. I przeznaczył cię do synostwa przez Jezusa Chrystusa. To jest prawdziwa tożsamość człowieka. Zanim pojawił się Adam, zostałeś wybrany w Chrystusie, zanim czas zaczął istnieć. Jeśli nie patrzysz na siebie poprzez oczy wiecznego Boga, to widzisz się przez zły obiektyw, który wprowadzi cię w złudny świat iluzji. W świat cieni, w świat echa, przypominający o upadku Adama, o wstydzie, o potępieniu, zamieszaniu i definiującym cię jako upadłego. Ale gdy słyszysz prawdziwą Ewangelię Królestwa, to zobaczysz się przez oczy wiecznego Boga przed powstaniem świata i czasu, a w Jego oczach jesteś nienaganny i bez zarzutu przed Jego obliczem. I największym fałszerstwem na tej ziemi jest to, że ludzie nie wiedzą o swojej prawdziwej tożsamości. I z tego się bierze wszelki ból, wszelkie wojny, wszelkie cierpienie, wszelki rasizm, wszystkie filozofie, wszystkie wymówki i zamieszanie. Ale ta Ewangelia Królestwa musi być głoszona po krańce ziemi i dopiero wtedy będzie koniec, jak powiedział Jezus. Popatrzmy na Efezjan, rozdział pierwszy. Wybrał nas w Nim. Wybrał nas w Nim. W Chrystusie. Wybrał nas w Nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem żony, męża? Nie, przed obliczem Jego. Więc w Jego oczach, patrzących na ciebie przez wieczność, jesteś nienaganny i niewinny przed Jego obliczem. W miłości przeznaczył nas. Masz znaczenie, a On cię przeznaczył, zanim powstał czas. Przeznaczył nas w miłości dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa, według upodobania woli swojej. To nie jest bez znaczenia. On upodobał w swojej woli wybrać cię i przeznaczyć w miłości ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski Jego, której nam hojnie udzielił, w postaci wszelkiej mądrości i roztropności. Udzielił ci wszelką mądrość, zrozumienie i to hojnie. To jest nasza tożsamość, twoja i moja, i każdej osoby na tej ziemi. Nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności, oznajmiwszy nam, według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył, tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją w Chrystusie, połączyć w jedną całość wszystko i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi. To jest bardzo potężny Chrystus.
To była wieczność pracująca w jednym rozdziale. Zajrzyjmy do Kolosan, rozdział pierwszy. Czytam Biblię już 35 lat i każdego dnia znajduję coś, jakby tego tam nigdy wcześniej nie było. Nie jestem znudzony Biblią, nie jestem znudzony Ewangelią, nie jestem znudzony Jezusem. Popatrzcie, wers 21. Mowa tu o czymś, co poszło nie tak od czasów Adama. I was, którzy niegdyś byliście obcymi dla Boga, słuchajcie, nie jesteście odwiecznie oddzieleni od Boga. Czytajcie to. Coś wydarzyło się na ziemi, co tymczasowo oddzieliło nas od Boga, ale to nie zmieniło nawet na ułamek sekundy Jego odwiecznego postrzegania was. I was, którzy niegdyś byliście obcymi dla Boga, Jego wrogami przez sposób myślenia. Bóg nie był twoim wrogiem. To my byliśmy Jego wrogami w naszych umysłach, bo jesteśmy pod wpływem satanistycznej propagandy, która wprowadziła nas w błąd w temacie Bożej natury. I ludzka rasa podlega propagandzie. Jest poddana praniu mózgu i zwiedziona przez filozofię trzech dżentelmenów: Karola Marksa, Zygmunta Freuda i Charlesa Darwina. Zaczęliśmy wierzyć, że Bóg jest złym Bogiem, wściekłym na nas. Tymczasem On, zanim zaczęło cokolwiek istnieć, przeznaczył nas, abyśmy byli nienaganni w Jego oczach i usynowił i posadził w okręgach niebieskich, w umiłowanym. Coś się stało z ludzką rasą na tej ziemi. Tymczasowo odizolowało nas od Boga, ale nie odizolowało Boga od nas. Bóg jest dobry i nikogo nie karze rakiem, nie karze rozbitym małżeństwem, nie karze nas. To człowiek, który ma niepewną optyczną iluzję na temat swojej prawdziwej tożsamości. Nie jesteśmy planetą małp. Nie jesteśmy. Jesteśmy stworzeni na podobieństwo Boga. To nie jest Ewangelia na niedzielny poranek. To jest przesłanie dla całej Ziemi, dla ludzkiej rasy. I was, którzy niegdyś byliście obcymi dla Boga i Jego wrogami przez sposób myślenia i wasze złe czyny, nie Boga złe czyny, teraz pojednał w Jego ziemskim ciele na krzyżu w ziemskim Chrystusowym ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych i bez nagany. W niebie nie ma nagany dla ciebie. Tam nie ma już żadnych oskarżeń. Jeśli uważnie czytasz rozdział drugi, to widzisz, że na krzyżu uwolnił cię od wszystkich grzechów. Zanim kiedykolwiek zgrzeszyłeś, On wziął wszystkie twoje grzechy 2000 lat temu na krzyżu i wymazał obciążające cię prawo i przepisy zwracające się przeciwko tobie ze swoimi wymaganiami, przez co rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności. Wiecie, ludzie budzą się rano i czują się źle, czują się brudni, winni. I zaczynają się przyglądać swojemu zachowaniu, co robią nie tak. Raczej przyjrzyj się, w co wierzysz. W co wierzysz? Bo Biblia mówi, że jesteś niepokalany i wolny od jakichkolwiek oskarżeń w Jego oczach. To jest coś, o czym On zdecydował, zanim czas zaczął istnieć. W międzyczasie coś się wydarzyło, więc położył swojego Syna na krzyżu, by przywrócić cię do stanu, w jaki od zawsze patrzy na ciebie i na mnie. I niektórzy mi mówią, czy nie powinieneś być choć trochę posłuszny? A ja im mówię, czy nie powinieneś choć trochę wierzyć? Bo wiara produkuje posłuszeństwo. Ale posłuszeństwo nie produkuje wiary. Jezus nie powiedział, czy znajdę posłuszeństwo na ziemi, gdy przyjdę. Powiedział, czy znajdę wiarę na ziemi. To jest proste. Bez wiary jest niemożliwe, by podobać się Bogu. Najprościej mówiąc, wiara nie zgadza się ze wszystkimi kłamstwami, propagandą, ekstrawagancją przeciwstawiającą się dobroci i prawdziwej naturze Boga. A ja przez wiarę zamierzam mieszkać w tej naturze dobroci, łaski, przychylności i miłości i objawiać tą naturę po całej ziemi. Teraz będziemy czytać Rzymian 5:12. To jest długi werset, jest późna noc, ale dacie radę. Jesteście Australijczykami. Staliście się obcymi przez wasze sposoby myślenia wobec Boga, a nie przez wasz grzech, ale przez grzech jednego człowieka.
Śmierć oznacza oddzielenie od. Duchowa śmierć oznacza oddzielenie od Bożego serca. Nie zabija cię twój grzech. Grzech jednego człowieka cię zabija. Jego nieposłuszeństwo wobec Boga sprawiło, że śmierć weszła na każdego człowieka. Powiesz, to nie jest fair. To nie ja zgrzeszyłem. Dlatego Bóg postanowił, że posłuszeństwo jednego człowieka przyniesie usprawiedliwienie dla każdego, który uwierzy. Zatem cała ludzka rasa stoi przed wyborem, czy chce być pod zwierzchnictwem Adama, czy Jezusa Chrystusa. Nie masz żadnego neutralnego terenu między nimi. Przeczytajmy wers 12. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, nie cieszycie się, że to nie wy jesteście winni? Grzech nie wszedł przez was, ale przez jednego człowieka. Dlatego w niebie będzie mieszkał w osobnym budynku, wokół którego będzie 24 na dobę ochrona. Jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, to oddzielenie od Boga. Bóg nie oddzielił siebie od nas. My byliśmy oddzieleni od Niego. A przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszło, bo wszyscy zgrzeszyli. Nie staliśmy się grzesznikami przez nasz grzech, ale przez grzech jednego człowieka. Albowiem już przed zakonem grzech był na świecie, ale grzechu się nie liczy, gdy zakonu nie ma. Yeah.